Smutno mi tu tak samemu. Jest like, jest impreza! Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o kilku zmianach, kilku fajnych rzeczach, kilku darmowych rzeczach, kilku zniżkach i różnych takich. Więc drodzy widzowie, nie zapomnijcie zostawić tutaj lajkacza, subskrypcji, dzwoneczka, że wam to wszystko pokazuję, a znowu będziecie mieli naprawdę fajne rzeczy. Bo dzisiaj dokładnie są trzecie urodziny Jailbreaka. Wtedy co było to z eventem, to świętowali je troszeczkę może wcześniej, ale dzisiaj są jakby trzecie urodziny Jailbreaka, które Jailbreak sam świętuje. Celebrowanie 3 lat z Jailbreakiem. Normalnie, może Create powstał tak 2 miesiące później, został wypuszczony dla graczy, ale Jailbreak zaczął powstawać właśnie od dzisiaj. Jailbreak był zaczął tak jakby zostałby tworzony, powstała mapa i już był, no już taki raczkujący, malutki to. Więc naprawdę to było 3 lata temu. A 2 miesiące później od tych 3 lat dostaliśmy no już wersję dla nas do grania. Drodzy widzowie, dzisiaj mamy zniżki na wszystkie Game Passy. Tak jest. Mamy zniżki na wszystkie Game Passy. Są tańsze, więc ktoś może kupywać. Więc już wam mogę powiedzieć, że no się opłaca, ponieważ tak. Mamy infografikę do tego. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Przechwytywanie tutaj mamy. I zobaczcie. Tu. Na radiu zaoszczędzimy 55 robuxów. 55 robuxów taniej. Radio. 75 robuxów taniej. Większy plecak. 250 robuxów taniej VIP. I dzisiaj kupujemy VIPa. Więc zostawcie lajka i supa. I dzisiaj kupuję VIPa. 110 zaoszczędzone na mobilnym garażu i 75 zaoszczędzone na słocie. Tylko dzisiaj, więc jeżeli ktoś nie wiedział, jakiego Game Passa sobie kupić, znają się, kurczę, ja nie wiem, jakiego Game Passa wybrać, to dzisiaj ma okazję, bo dzisiaj są mega, mega tanie, więc no polecam po prostu, no bo jest dzisiaj taniej. Więc dzisiaj chyba, wiecie co, pierwsze co, to pojedziemy sobie do apartamentu, bo tam można kupić VIPa z Jailbreaka. Następnie pokażę wam darmowy kodzik na kasę. Tak, jest nowy darmowy kodzik na kasę. Ale najpierw jedziemy do apartamentu. Tam kupimy sobie VIPa. Mam nadzieję, że nadal tutaj działa jak działało. I będę mógł sobie kupić VIPa. Tyle w ogóle grałem bez VIPa. W ogóle tyle. Ja ponad 2 lata grania bez VIPa. A już powiem mi dawno VIPa. Jak tyle gram. No trudno. Dobra, zobaczymy. Muszę znaleźć jakikolwiek apartament. Jakikolwiek apartamencior i w apartamencie są te rzeczy chyba tylko dla VIP-ów i będzie chyba dobre, tutaj. Ej, to jest najgorsze, że ja serio nie orientuję się, gdzie są apartamenty w tym nowym Jailbreaku, serio. No i jeszcze musiałem się zawiesić, no co za pech ja mam totalny. Dobra, apartamenciki. Dobra. Tu jest jakiś apartamencik. Dobra, mamy, jest, w końcu się udało. Mandy znalazł apartament. Ale serio, no nie mogę się zorientować, gdzie są apartamenty w tych nowych tych. Dobra, tu jest, dobra, mamy. Lecimy, mam nadzieję, że to tak działa. Wchodzimy. Okej, okay. Jesteśmy. I tak, jest VIP. Więc drodzy widzowie, każdy teraz zostawia lajka, suba, dzwonka. 750 robuxów wydajemy na VIPa, więc no, pamiętajcie, musi być kozacko po prostu. 750 robuxów i VIPy kupowane, więc no, lecimy z VIPem. Pamiętajcie, sub, like i dzwoneczek, kupujemy VIPa i VIP kupiony! No jest, mamy VIPa, dobra, no jest, mamy po tylu miesiącach, tylu w ogóle latach gra Jailbreaka, mamy w końcu VIPa, więc drodzy widzowie, idziemy, pokażę teraz darmowy kodzik. To teraz, jak już mamy VIPa, to jedziemy z darmowym kodzikiem na 10 tysięcy cashów w Jailbreaku. Tylko mi zamyknęli wszystkie autka tutaj. Dobra, bierzemy moje autko i lecimy po 10 tysięcy cashów w Jailbreaku do mojej stałej miejscówki, gdzie sobie zawsze biorę cash. Tu chyba, tutaj. Dobrze jadę, czy nie dobrze jadę?
Dobrze, dobrze, okej, dobra. Wiedziałem, że zapomniałem o miejscuwa, ale nie, no miejscuwa jest bardzo ważna i trzeba ją pamiętać. Jedziemy. Ojejku! Jedziemy tu. Tutaj, tutaj, dobra, mamy tu naszą miejscówę i tu ja lubię zawsze wpisywać kodziki, więc także wam dzisiaj kodzik podam. Będziecie mieli go na ekranie, co to jest za kodzik, dobra. Bierzecie i wpisujecie tutaj ten kodzik będziecie mieli powiększony, więc spokojnie. Dobra, kodzik będzie powiększony, wciskacie, readim. 10 tysięcy! No i git, mi się to podoba. Jest gicior majonezior, 10 tysięcy loduje do jego kieszeni. Mam już 1 200 000, jak otworzymy sobie jeszcze te dwie skrzyneczki. 1 300 000 już! No i to się liczy. Lecimy do... A, muszę anulować to. Lecimy do 2 milionów kasy od Mendiego, normalnie. Pamiętajcie, zbieracie sobie zawsze milion, bo milion to jest taka klątwa jailbreakowa. Że nie, jak wchodzi nowy update, to akurat dodają coś za milion, więc żeby zawsze na wszystko mieć, milion musisz mieć. Taki rym. I czekamy na kolejny update, który będzie w niedzielę. Doda nowe felgi, sekret właśnie z tymi felgami. Trochę usprawni. Mam nadzieję, że dodadzą już tryb pierwszoosobowy do kolejnych postaci, do kolejnych aut. Nie postaci, co ja mówię. Było naprawdę fajnie, jakby dodali kolejne te. Tryby pierwszoosobowe do kolejnych, do każdego auta. Mi się to by mega podobało. I środki, które można modelować, zmieniać. Na przykład już tu z guzikami jakimiś. No to by było po prostu coś fajnego. Masz na przykład. Wydałem tyle robuxów i nie wiem, pójdę teraz. Ja, mało robuxów zostało. Ale dobrze, bo na promocji nie musiałem wydać 1000, wydałem 750, dobra. Okej, okay. Nie musiałem wydawać 1000, wydałem sobie 750, więc jest naprawdę super. Okej, okay, chociaż sobie pościgam się jeszcze z widzami. Zobaczymy, czy jakiś widz wygra ze mną. Czy któryś widz jest szybszy od Mendiego, czy nie jest? Zobaczymy. Dobra. Okej, okay. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Możliwe, że będzie naprawdę fajny ten wynik. Albo znowu ominie niechcący, albo znowu nie przejadę i znowu będzie problem. No nie. Mam, znowu. Ja nie rozumiem. Tego jednego koła nie rozumiem, bo ja przez nie przejeżdżam. A mi jego nie zalicza. O. No i przez jedno koło cały czas odpada. Nie wiem, po prostu przejeżdżam przez środek, nie zalicza. Trzeba napisać do Asimo, że tak nie może być, bo nie mogę pobić rekordu skoczni. Rekordu wyścigów. I zjechać poniżej 70 sekund, które jest bardzo możliwe, chociaż jest to najtrudniejsze wyzwanie, jakie może być. Ale jest możliwe poniżej 70 sekund. To też było fajnie, byście wy tak zrobili poniżej 70. Mogę jechać nawet ideolo. I tak to nic mi nie zmieni. Wow, 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 wow. Ale się zagalopowałem. Dobra, lecimy tutaj. I tu Mendy leci, dobra, i... I wygrałem. Ile w ogóle czasu jest? 88, no nie. 18 sekund od mojego rekordu w sumie. A nawet nie zeszłem poniżej 70. No to serio słabo. No ale musiałem się cofnąć, no to tak to wyszło. Minus tego taki, że Mendy musiał się cofnąć. Ale no tak, drodzy widzowie, macie 3 urodziny jailbreaka, macie tanie game passy. Pochwalcie się w komentarzu, jakiego game passa kupiliście, bo jestem naprawdę ciekawy, jakiego kupiliście, bo raczej sądzę, że chyba będziecie kupywać, więc napiszcie, jakiego kupiliście. A jeżeli kupiliście, no to właśnie ten. A jeżeli to wypisaliście tylko kodzik, to napiszcie, że wpisaliście tylko kodzik i że zostawiliście lajka. O, na przykład. Bo to było naprawdę fajnie, jak zostawiacie lajki i suby. Bo wtedy wiem na przykład, że mi lubicie. A jak mi lubicie, to Mendy się cieszy. O, i no, dlatego też w sumie fajnie jest, jak macie te lajki i suby. Więc drodzy widzowie, co? Ja was zostawiam dzisiejszym odcinkiem i z urodzinami jailbreakowymi. Jeszcze raz naprawdę dziękuję za wszystko, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że zostawicie dużo subskrypcji, bo do końca tego roku chcę widzieć 200 tysięcy. Mam nadzieję, że się uda. Wyzwanie jest naprawdę trudne, ale... 200 tysięcy do końca roku, gdzie brakuje tylko 65 tysięcy? 65 tysięcy osób do końca tego roku? Mam nadzieję, że dacie radę. A ja jeszcze raz wam naprawdę dziękuję. Na razie, trzymajcie się. Zawsze pamiętajcie, oglądajcie do końca, bo jeżeli oglądacie do końca, to jesteście kozaccy, więc i najlepsi na świecie. No ogólnie dlatego. Na razie, trzymajcie się.